Moja droga do ABP jest trochę nietypowa. Po zakończeniu studiów na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przez 9 lat pływałem jako geofizyk na statkach badawczych. Udało mi się zwiedzić wiele krajów, być w miejscu, gdzie zwykli turyści nie docierają. Pracując na morzu zaczęła się moja przygoda z programowaniem i wciągnęło mnie. W pewnym czasie dowiedziałem się, że w ABB, w krakowskim oddziale, jest dział rozwoju zajmujący się statkami. Postanowiłem zaaplikować. Jest to idealne miejsce, gdzie mogę połączyć pasję do programowania z miłością do morza. Statki transportowe, statki wiertnicze, pasażerskie, największe okręty świata oraz te małe jednostki, które wspomagają pracę tych większych. Wszystkie statki łączy jedna rzecz – napęd. I tutaj właśnie wchodzi do gry ABB Marine, który dostarcza systemy napędowe dla każdego rodzaju statków. W Krakowie praca, którą wykonujemy, jest dla konkretnych klientów. To znaczy, że nasze zespoły bardzo blisko współpracują z armatorami czy właścicielami statków. Na co dzień mamy bardzo duży kontakt z tymi wilkami morskimi, którzy pływają po morzach i oceanach. I to powoduje, że ta praca codzienna nasza nie jest taka codzienna i nie jest taka powtarzalna. Tworzymy oprogramowanie, które pozwala kapitanom statków pilotować swoje statki. Jeżeli kapitan ruszy drążkiem sterowniczym, to my odpowiadamy za to, że silniki obrócą się w określony sposób w zadanym kierunku, a śruba będzie się kręciła z określoną prędkością. Podpowiadamy kapitanom najlepszą możliwą trasę dla statku, uwzględniając warunki pogodowe, wysokość fali, kierunek wiatru. Robimy to dzięki modelom fizycznym, które są stworzone wewnątrz naszej aplikacji. Do ABB, tutaj do Marine, trafiłam kilka lat temu w sumie i wyszło to na tyle zabawnie, że wcześniej siedziałam w zupełnie innym dziale, robiłam zupełnie inne rzeczy. Ale przydarzyła się okazja zmiany na bardziej inżynierski zespół, co mnie bardzo zainspirowało i zaciekawiło. I okazało się, że bardzo tam fajne rzeczy ludzie robią. Tworzymy oprogramowanie oparte o rozszerzoną rzeczywistość, która pozwala kapitanom zobaczyć więcej niż mogą zobaczyć własnymi oczami. To jest pierwszy krok do stworzenia statków autonomicznych, nad którymi również pracujemy. No, w ABB pracuje mi się bardzo dobrze. Nigdy nie sądziłam, że trafię do tak fajnego zespołu. I będę współpracowała z ludźmi, od których mogę się tyle nauczyć. Teraz rozwijamy technologię, która będzie wprowadzona za kilka lat i będzie to bardzo fajnie spojrzeć na to z dystansu i mieć świadomość, że się uczestniczyło w czymś naprawdę, naprawdę dużym.